Witam serdecznie na kolejnym moim filmie. Mam na imię Alicja i jako korepetytor online zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tutaj tym razem z mikroekonomii chciałam Wam omówić coś takiego podstawowego jak elastyczność cenowa popytu. Każdą możliwą elastyczność liczoną procentowo rozwiązuje się niemal identycznie, tylko kwestia jest tego czynnika, który wpływa i tego, co miałoby się zmienić. A więc zaczynamy. Jeżeli mamy przykładowe zadanie, że cena telewizora kolorowego marki Sony wynosi 2000 zł za jeden egzemplarz i wiemy, że wówczas popyt na te telewizory wynosi 500 tysięcy sztuk rocznie i wiemy, że z powodu dużych zapasów magazynowych telewizory Sony postanowiono obniżyć cenę do 1800 zł. Spadek ceny wywołał wzrost popytu do 600 tysięcy sztuk rocznie. I teraz pytanie brzmi, jaka jest elastyczność cenowa popytu na telewizory kolorowe? Proszę dokonać interpretacji wyniku obliczeń. Ok, a więc jeżeli nie rozumiecie treści zadania, jeszcze raz to przeczytajcie, ale generalnie chodzi o to, że telewizor początkowo kosztował 2000 zł za sztukę, 500 tysięcy wynosił popyt, tyle telewizorów ludzie deklarowali, że chcą kupować w ciągu roku. Ale gdy cena obniżona do 1800 zł za sztukę, wówczas popyt rośnie aż do 600 tysięcy sztuk rocznie. I teraz jest pytanie, to jaka jest ta elastyczność cenowa popytu? I należy ją zinterpretować. To musimy sobie wytłumaczyć, czym jest ta elastyczność cenowa popytu. Dla mnie elastyczność czegokolwiek to jest po prostu to, jak łatwo się coś reaguje, jakikolwiek rzecz. Nawet żartuję, powiem chusteczka, jakokolwiek tutaj trzymam w ręku, ona jest bardzo elastyczna, bo bardzo niewielką siłą jestem w stanie ją wygiąć. Gdy za chwilę chwycę w rękę ołówek, to próbując zginać ten ołówek, mogę go oczywiście zgiąć, ale potrzebuję zdecydowanie większej siły, większego nacisku, żeby ten ołówek wygiąć. Zupełnie co innego to już ma się, żartuje, z deską drewnianą. Tam w ogóle ona jest sztywna, bo jaką ja bym w rękach siłę nie miała, to nie jestem w stanie tego zgiąć. Więc to jest tak w ramach takiego rozumowania, co to znaczy elastyczność. Elastyczność to jest ta jakby siła, ile ja potrzebuję, ile ja powiedzmy coś ugnę, ile coś zareaguje pod wpływem tej siły, którą ja chcę wywrzeć, jaką siłą chcę to ugięcie wykonać. A więc liczy się nie tylko to, jak coś się zmieniło, ale też ile ja siły, czyli tego czynnika wpływu użyłam. I teraz wracając jakby do części mikroekonomicznej, musimy, najlepiej by było wypisać sobie, że na początku cena była 2000 i popyt był 500 tysięcy sztuk, a potem po zmianie, gdy cena była już niższa o 1800, to popyt był 600 tysięcy sztuk. A więc wtedy, przed podstawieniem do głównego wzoru na tą elastyczność popytu, jakkolwiek, czy wy sobie zapiszecie PET, czy cokolwiek innego, innym skrótem, to w tym momencie dobrze jest policzyć te zmiany. Trójkąt P oznacza, że to jest zmiana ceny. Jakakolwiek zmiana to jest zawsze wartość końcowa minus ta wartość początkowa. A więc sobie powiemy, że zmiana ceny to była końcowa 1800 minus 2000, czyli zmiana wynosiła 200 zł. Oczywiście był to spadek ceny, konkretnie taka zmiana. A jeżeli mamy w tym momencie do określenia zmianę popytu, to zawsze to jest jakby końcowa wartość popytu minus początkowa wartość popytu, to powinno być minus i oznacza to tyle, że zmiana popytu to było na końcu był popyt 600 minus 500 na początku, czyli jest to wzrost popytu o 100 tysięcy sztuk. I teraz pytanie jest, jaka jest ta elastyczność cenowa na telewizory? No to w tym momencie musimy nie tylko te 200 i 100 tysięcy sztuk podzielić przez siebie, tylko że musimy obliczyć dokładnie te zmiany procentowe. A więc wiemy, że cena spadła o 200, ale zawsze porównujemy procentowo w porównaniu do tego, co było wcześniej. A wcześniejszą wartością było przed zmianą cena 2000 zł.
Dlatego też, jeżeli w tym momencie mamy porównywać, jaka była procentowa zmiana ceny, to nie w złotówkach, jak tutaj, tylko procentowa. A więc ta różnica była minus 200 w porównaniu do tego, co zawsze było wcześniej, czyli w tym oznaczeniu, jak mam P2, P1, no to przez P1, czyli wartość wcześniejsza. A więc ta procentowa zmiana, to na kalkulatorze, jak sobie oczywiście możemy to zawsze pokazać, jest to 1800, taka była cena na końcu, minus to, co było na początku. I to jest jakby ujęcie bezwzględne, czyli w jakiejś jednostce, a w porównaniu do tego, co było wcześniej, jest to minus 0,1 jakby w ułamku dziesiętnym, zmiana spadek, ale jeżeli przemnożę razy 100, to mam domyślnie minus 10%. Ale ja Wam polecam zawsze do obliczeń elastyczności podstawienie w ułamku dziesiętnym, bo wtedy nie ma jakby szans na popełnienie błędu z tymi procentami. Tak samo możemy dokonać obliczenia, ile wynosi procentowa zmiana popytu. Jeżeli generalnie była zmiana 100 tysięcy sztuk na plus, bo to było 600 minus 500, to zawsze to dzielę przez to, ile wynosił popyt przed zmianą. A więc 100 tysięcy przez 500 tysięcy wychodzi to 0,2, czyli po ludzku mówiąc 20%, 20-procentowy wzrost popytu. I teraz jeżeli mamy policzyć tą elastyczność, to zgodnie ze wzorem jest to ułamek, gdzie w liczniku wpisujemy procentową zmianę popytu przez procentową zmianę ceny. Dlaczego tak? Bo to jest elastyczność popytu cenowa, czyli jest to jakby ta reakcja popytu na zmianę ceny. Czyli to jest o ile zmienił się popyt w porównaniu o ile procentowo zmieniliśmy cenę. A więc 0,2 przez minus 0,1 daje minus 2. No i co to nam daje? No to, że trzeba zauważyć, że wynik co do wartości bezwzględnej, czyli bez tego minusa, no jest już powyżej jedynki. Wówczas mówimy o wysokiej elastyczności. Oznacza to tyle, że jakby reakcja, jeżeli zmienię cenę o procent, to popyt prawdopodobnie zareaguje większą zmianą niż ten 1%. Także tu trzeba uważać na to, że jakby kupujący są bardzo wrażliwi na zmianę ceny. Czyli mogą zrezygnować z zakupu w tym momencie telewizorów, jeżeli one mocno zdrożeją, a gdy telewizory stanieją, ludzie chętniej je kupują, niż by się wydawało. A więc teraz, jeżeli chodzi o prawidłową interpretację tej elastyczności cenowej popytu, to powiemy zawsze szablonowo, zawsze zaczynamy wzrostem ceny, czyli wzrost tego czynnika, czyli wzrost ceny o 1%, powoduje spadek popytu na nie o 2%. Czyli mówimy, że wzrost ceny daje spadek popytu. O ile? O wartość tego wyniku, ale w jednostce procent. A więc mówię, zawsze zaczynamy wzrostem tego czynnika o procent i czy nastąpi spadek, czy wzrost, to zależy od wyniku tej elastyczności. Jeżeli tu gdzieś uwzględniałam wszystkie plusy i minusy, no to naturalnie to wyjdzie, że tu wzrost dał spadek, czyli powiemy wzrost czynnika ceny o 1%, zawsze 1% mówimy, to spowoduje spadek popytu, mówię, bo tu jest na minusie popytu, na nie o 2%. Dlaczego o 2? Bo wynik był 2 i zawsze dopisujemy szablonowo interpretację w procent. Jeżeli, oczywiście kończę omawianie tego zadania, jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie do mnie mailować na zadania@projekty.wp.pl. Tam wystarczy załączyć do mnie wszystkie pliki, które są dla Was kłopotliwe. Ja postaram się do Was odezwać. A ewentualnie możecie wejść na stronę internetową, tam zapoznać się z całą moją ofertą. A sami oczywiście przeglądajcie wszystkie moje filmy na YouTubie, przeglądajcie te playlisty, subskrybujcie kanał, jeśli macie potrzeby, to oczywiście komentujcie, a sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, przeglądajcie zbiory zadań, wszystkie ćwiczenia możliwe, bo wtedy macie szansę na zaliczenie swojego przedmiotu. Pozdrawiam serdecznie.